Dzień dobry, Anna Dryjańska, redakcja na temat podcast Polityka. A dziś w naszym studio gości adwokat Marcin Pawelec Jakowiecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Adwokat obrońca heretyków, bardzo ciekawa postać, ale do tego dojdziemy za chwilę, bo na razie wyjdziemy od postaci księdza Andrzeja, będę jeździł po tobie, jak poszmacie. Dęmskiego. Od soboty trwa skandal związany z tym, że gwiazda programu Dla Dzieci Ziarno, ksiądz Andrzej Dębski, rzecznik kurii białostockiej, już były, wysyłał nieznanym, randomowym kobietom opisy różnych fantazji seksualnych, filmiki, no można to nazwać sextingiem, opisem fantazji BDSM. No i od, od soboty trwa ta afera, i panie, y, mieliśmy być na ty, przepraszam. Y, chciałam cię zapytać, y, Marcinie, o to, y, bo okej, okay, jest to oburzenie na tego księdza i tak dalej. Y, katolicy mogą być na niego oburzeni, bo łamał zasady ich religii, ale ja bym chciała porozmawiać o tym, y, czy on złamał prawo? A jeżeli tak, to jakie paragrafy? Czy można tak po prostu sobie pisać do obcych kobiet, wysyłać im filmiki, y, zdjęcia, filmiki ze swoim y, przyrodzeniem? Czy można. Czy można im pisać o jeżdżeniu jak po szmacie? Czy to jest legalne w Polsce? To jest rzeczywiście kłopotliwa sytuacja, bo z tego co pamiętam, te wiadomości były wysyłane prywatnie, więc dostęp do tych treści nie był publiczny. I od tego zależy bardzo dużo, jeśli chodzi o kwestię odpowiedzialności karnej mhm. tej osoby. Przy czym, jeżeli tych wiadomości było sporo, więc one mogły mieć charakter uporczywy. To w takim przypadku nie możemy wykluczyć przestępstwa uporczywego nękania, tak? Czyli mm -hmm. to jest artykuł 190a kodeksu karnego, który właśnie mówi o uporczywym nękaniu innej osoby, wywołując ustalone okolicznościami poczucie chociażby poniżenia to mhm. jest dość ciekawe przestępstwo, bo ono jest zagrożone bardzo surowymi karami. To jest kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. O, to to sporo. jest No, to jest surowe, to jest bardzo surowo karane przestępstwo. I rzeczywiście, no, się nazywamy je potencjalnie tak troszkę nieformalnie przestępstwem stalkingu. Tak? Więc to jest ogólnie przepis, który powstał właśnie, że w celu ochrony prywatności osób, które właśnie są ofiarami tego zjawiska. Przy czym to jest jeszcze jedna kwestia istotna, bo to jest przestępstwo ścigane na tak zwany wniosek, czyli żeby móc rozpocząć w ogóle, wprawić w ruch maszyny wymiaru sprawiedliwości. Wymagany jest wniosek o ściganie i ukaranie sprawcy, więc w takim przypadku osoby pokrzywdzone no, muszą podjąć pewną inicjatywę w tym kierunku, Czyli żeby. Czyli na przykład pani Ola, mhm. która jest tutaj jedną z, z ofiar tego księdza, mhm. powinna pójść do sądu i założyć sprawę cywilną, tak? czy znaczy nie? To troszkę inaczej. To w takim przypadku, jeżeli chciałaby podjąć jakieś kroki prawne przeciwko tej osobie, no to w tym przypadku należałoby złożyć albo zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, i to może złożyć na policję, na prokuraturze, prawda? Mhm. Forma pisemna jest jak najbardziej dopuszczalna, może to zrobić to osobiście, przy czym w takim przypadku najczęściej to się, to ma to miejsce na policji, prawda? bo to byłoby postępowanie karne prowadzone w formie tak zwanego dochodzenia, więc jak najbardziej mogłaby udać się osobiście, samodzielnie, bądź też przy pomocy np. pełnomocnika, adwokata, radcy prawnego, celem złożenia zawiadomienia właśnie o tym potencjalnym przestępstwie uporczywego nękania. Tylko, że teraz, w z tej natury, czy to nękanie było uporczywe? No, właśnie tutaj chciałam zapytać o definicję, co to znaczy uporczywe nękanie, bo rozumiem, że jeżeli ktoś jeden raz wyśle tego typu korespondencję do nieznanej osoby, mm -hmm. to trudno mówić o uporczywości, bo to jest jednorazowe. To co to znaczy uporczywe? Raz na dzień, raz na tydzień, raz na miesiąc? No, to jest właśnie pułapka naszych przepisów prawa karnego i zresztą naszego kodeksu karnego. Bo to jest taki termin, który mamy w ustawie, ale on jest niezdefiniowany, więc co do zasady powinniśmy tutaj sięgać do albo orzecznictwa sądowego, które nam pomaga ustalać. Kiedy mamy do czynienia z takim zachowaniem, które określamy jako uporczywe, albo do poglądów doktryny prawa prawa karnego, która na przykład też nam opisuje swoje własne poglądy, swoje własne stanowiska w tym zakresie i teraz co znaczy uporczywe, czyli albo rozstrzygnięte w czasie, albo powtarzalne, prawda, A czyli w sumie to lub nawet, bo to jedno i drugie jak najbardziej może wystąpić. Nie jest wykluczona taka sytuacja, że nawet krótki odstęp czasu, ale tutaj wystąpił, ale rzeczywiście te wypowiedzi miały charakter, no jednak mimo wszystko nakierowane na wywołanie tego nękania i one były być może nawet rozciągnięte w czasie bardzo krótkim, ale nawet jeśli. To była załóżmy jedna wiadomość dziennie, dwie wiadomości dziennie, trzy wiadomości dziennie. To nie jest wykluczone rzeczywiście weryfikacja tego, czy ta osoba nie dopuściła się tego przestępstwa. Ale to jest największy problem w tym kazusie tak? największy, bo to uporczywość to jest, z tego co pamiętam, też jeden z najczęstszych powodów umarzania postępowań karnych w sprawach właśnie o stalking, bo oskarżyciel publiczny, czyli prokuratura, nie ustaliła, że określone zachowanie miało charakter uporczywy. Więc no. Powiedzmy sobie szczerze, że to pytanie, jest, po co w ogóle jest uporczywość? Samo nękanie, prawda, charakteryzuje, powinno się charakteryzować tym, że jest uporczywe. Ale Aha. z drugiej strony ustawodawca wprowadził coś takiego po to, żeby troszeczkę zawęzić jednak ten zakres, zakres ochrony prawnej przysługujących tego rodzaju zachowaniem. Czyli innymi słowy, osoba, która jest ofiarą stalkingu, musi nie tylko wykazać, że mieliśmy do czynienia z tym nękaniem, ale także musi wykazać, że ono było uporczywe, prawda? Mhm. Czasami to się synonimicznie mówi złośliwe, ale to też jest jeszcze inna kwestia, prawda? Ale to jest przestępstwo, niewątpliwie zagrożone karą surową, bo 6 miesięcy jest bardzo wysokie. Mówisz, że gdyby pani Ola zdecydowała się złożyć zawiadomienie o popełnieniu mhm. przestępstwa na policji, na prokuratu, w mhm. prokuraturze, to mogłaby doprowadzić być może do skazania księdza Dębskiego za uporczywe nękanie. Taka sytuacja jest możliwa. To oczywiście wiadomo, że bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób policja czy prokuratura będzie prowadziła to postępowanie przygotowawcze, jeśli w ogóle taka sytuacja będzie miała miejsce, prawda? Ale to jest możliwe. Oczywiście też. Nie wiemy wszystkiego na temat tej sprawy. Być może były jeszcze jakieś inne wiadomości, być może y, ta osoba też odpowiadała w jakiś sposób na te wiadomości. Nie znamy całego stanu faktycznego, ale potencjalnie, jakbyśmy analizowali ten przypadek, prawda? Z perspektywy przepisów prawa karnego, to nie jest to wykluczone, bo jedno jest pewne, te wypowiedzi, które miały miejsca, one mogą wywołać uzadnione okolicznościami poczucie poniżenia jak najbardziej. Chodzi więc... o ten fragment o jechaniu jak nasz macie? Tak chociażby, więc to 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 mhm. rzeczywiście to, to akurat byłby najmniejszy problem w wykazaniu tych okoliczności. Kwestia jest tej, tej uporczywości, prawda? Mhm. No jeszcze tam było coś o nie chcę tutaj pomylić słowa o rżnięciu, nie przepraszam, o ruchaniu w pałacu arcybiskupa. Pię, będziesz pierwszą kobietą. <laughs> No myślę, że to jest zbyt optymistyczna jednak estymacja tutaj. Ja się nie wypowiem. W każdym razie, okej, okay. uporczywe nękanie to jest jeden paragraf, mm -hmm. któremu tutaj warto by się przyjrzeć, jeżeli pani Ola lub inne kobiety, które zaczepiał w ten sposób ksiądz Dębski w niechciany sposób, mm -hmm. e, chciałyby dochodzić swoich praw. Czy są jakieś jeszcze inne paragrafy? Jesteśmy już przy tym uporczywe nękaniu, też mamy inną potencjalną kwalifikację tego rodzaju wypowiedzi. To jest wykroczenie. Artykuł 107 kodeksu wykroczeń, czyli złośliwe niepokojenie, tak? Wykroczenie to dla mnie brzmi jak to, że się nie przechodzi na pasach. Tak. Między innymi, albo tamuje się ruch na drodze publicznej. Mhm. Albo na przykład zatrzymuje się homofobusa czy podobusa na ulicy. To mhm. też wykroczenia. Czyli to jest takie po prostu, to nie jest przestępstwo, to jest coś bardziej lajtowego, ale Zgadza nadal się. złamanie prawa. Jest jak najbardziej złamanie prawa. Różnica jest mhm. taka, jest taka, że osoba uznana za winna wykroczenia nie jest uznawana za karaną w perspektywie przepisów, chociażby jeśli chodzi o możliwość ubiegania się o stanowiska publiczne. Czyli Więc nadal może kandydować na prezydenta. Jak na najbardziej, nie ma problemu. Mhm. Tak, no wykroczenia są... Zupełnie czy są czymś innym, nie są przestępstwami, więc te siły rzeczy też są zagrożone łagodniejszymi sankcjami. Jest odrębna mm -hmm. procedura wykroczeniowa, jest odrębny kodeks wykroczeń. E, tylko, że sytuacja z tego rodzaju, tutaj mamy do czynienia z tą złośliwością, prawda? Złośliwość jest możliwa do wykazania, bo złośliwość my kojarzymy w przypadku tego wykroczenia z pewną formą umyślności, czyli ta osoba musiała chcieć właśnie złośliwie niepokoić tą osobę tego rodzaju wiadomościami. Jest tak jak najbardziej możliwe. Złośliwe niepokojanie na przykład może mieć miejsce, kiedy ktoś zakłóca ciszę nocną. To jest taka sytuacja. Ale też ten przepis jest tak obszerny, że możemy dopasować do yy, to zachowanie, prawda, które miało miejsce, do wypełnienia znamion yy, tego właśnie zarzuconego potencjalnie wykroczenia. Przy czym od razu mówię, tutaj sankcji nie będą jakieś super surowe, grzywna. Ale z drugiej strony to chodzi też o pewne działanie symboliczne, prawda, że nie ma przyzwolenia społecznego na tego rodzaju wypowiedzi. Więc to jest jeszcze to jest jedna opcja, no jest jeszcze kwestia potencjalnego znieważenia, prawda, czyli przestępstwa. Jest artykuł 216 kodeksu karnego. Jest to bardzo szczególne przestępstwo. Je się ściga w trybie tak zwanym prywatno-skargowym, czyli samodzielnie trzeba sporządzić i wysłać prywatny akt oskarżenia przeciwko takiej osobie, która miała dopuścić się tego znieważenia. Znieważenie to jest raczej znaczy wyrażenie pogardy, z bardzo takim skrótowym językiem, czyli uczucia silnej niechęci połączonego z poczuciem zwyczaj wyższości. Tam było sformułowanie szmata, prawda, które się pojawiło. Tak, tylko on nie powiedział jesteś szmatą, mhm. tylko będę jeździł po tobie jak po szmacie. Koniec ale kontekst cytatu. wypowiedzi jest istotny przy ocenie, czy mam do ze znieważeniem, ale na, no, jeżeli mam porównanie, że będę z tobą coś czynił jak ze szmatą, no jednak sprowadza to osobę uprzedmietawej, prawda? Sprowadza ją do przedmiotu i to samo w sobie może być wyrażeniem pogardy. Może nawet nie konkretne słowo, ale kontekst tej wypowiedzi. I co grozi za znieważenie? Jeżeli sąd tutaj podzieli argumentarz. Tak, ograniczenie wolności, więc tutaj nie ma tej kary pozbawienia wolności. Oczywiście, gdyby to było w formie, takiej formie, że mieliśmy do czynienia ze znieważeniem za pośrednictwem środków komunikacji masowej, czyli na przykład komentarz na Facebooku, na przykład publicznie dostępny, załóżmy, albo słowa wykrzyczane publicznie, w takich warunkach, że z treścią tego znieważenia każdy się może zapoznać, prawda, kto na przykład jest w okolicy, no to w tym przypadku mamy surowszą odpowiedzialność karną. A tutaj to raczej grzywne ograniczenie wolności. Ale co jest ważne. W przypadku przyjęcia, że mamy do czynienia z przestępstwem, no to jednak będzie osoba skazana, prawda? Więc będzie traktowana go karalna, w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. A to jest istotne, jest rozróżnienie. z jest przestępcą. Czyli mamy tutaj trzy możliwe paragrafy: mhm. uporczywe nękanie, złośliwe niepokojenie. niepokojenie i znieważenie. Zgadza się. Coś jeszcze? W mojej ocenie to będzie wszystko, aczkolwiek nie ukrywam, że to zachowanie z perspektywy, może nie tyle za prawa, prawa cywilnego, może skutkować naruszeniem dóbr osobistych takiej osoby, no ale to jest oczywiście, że inny tryb w takim przypadku. Należałoby rozważyć skierowanie pozwu przeciwko osobie, która jest autorem tego rodzaju wypowiedzi. W takim przypadku może dochodzić ochrony prawnej na gruncie to się nazywa dobro osobiste. W artykuł 23-24 Kodeksu cywilnego tutaj można żądać przeprosin, chociażby zapłaty za dość uczynienia, za to krzywdę, zaniechania dalszych naruszeń. Te przeprosiny mogą być dość interesujące formy, na przykład publikania w formie publicznej, na przykład na jakimś medium społecznościowym, albo na przykład na no, łamach jakichś gazety. Oj, przeprosin. coś o tym wiem. Wygrałam proces o naruszenie dóbr osobistych, wyrok jest prawomocny nie został wykonany. Nie został wykonany. Ale dosyć o mnie, bo to nie jest program o mnie. Dobrze, czyli te trzy paragrafy. A ja jestem ciekawa też, czy można coś zrobić z tym, że ten facet, przepraszam, ksiądz Dębski, wykorzystywał dzieci do tego, żeby wysyłać pani Oli niechciane wiadomości. One, on je nagrywał, kiedy pozdrawiały ciocie Ole. Czy. To jest coś, co może być rozpatrywane tutaj z punktu widzenia kodeksu karnego czy cywilnego, czy to jest, czy to, co zrobił, jest OK, nieetyczne, ale prawo tutaj nie ma nic do rzeczy. Czy znaczy, tutaj ja uzyskać troszkę więcej informacji, jak to wyglądało, prawda? Czy on nagrywał te osoby, jak one przekazywały jakieś informacje tej innej osobie, tak? tak to wyglądało? Tak, dzieci były w pełni ubrane, więc tutaj nie było mhm. żadnego takiego mhm. pedofilskiego kontekstu. Po prostu wykorzystywał je, żeby pozdrawiały cię, Ole, on wysyłał pani oli te filmiki z pozdrowieniami od dzieci z którymi pracował w programie Żarno Ojej, no to rzeczywiście dzieci, to zależy oczywiście od kwestii wieku, prawda? Ale w tym przypadku dzieci zostały wykorzystane w niesamowity niesamowicie Zostały rekwizytami sposób. molestowania, no mówiąc potocznie. rekwizytami molestowania, rekwizytami właśnie przesłania tych wiadomości sextingowych, prawda? Więc to jest jedna kwestia. Tutaj może dojść do naruszenia dóbr tych dzieci, prawda? Ten w tym przypadku rodzice mogliby działać za dzieci, że dzieci oczywiście nie są pełnoletnie, prawda? No no to w tak, tym to są małe dzieci, to są tak. osoby niepełnoletnie. Jak najbardziej tutaj reżim ochrony cywilnoprawnej, jak najbardziej roz otacza się również na osoby niepełnoletnie, więc tutaj nie ma w ogóle większego problemu. Tylko jest pytanie oczywiście, byłby, byłby, byłby duży problem, żeby wykazać dokładnie, jakie dobro osobiste zostało tutaj naruszone, bo to jednak oczywiście prawo cywilne nam daje bardzo szeroki katalog dóbr osobistych. Zresztą on nie jest zamknięty, więc każdorazowo można ustalić te dobro osobiste w toku prowadzonego postępowania sądowego. No ale to jest rzeczywiście kłopotliwa sprawa, bo to z jednej strony, heh, czy to byłaby jakaś demoralizacja nieletnich? A właśnie, tutaj jest... To nie jest jednoznaczna kwestia. Na pewno mówię tak ad hoc, prawda? Od razu, bo powiem szczerze, nie wiedziałem, że dzieci były tutaj wykorzystywane jako ten instrument przekazywania tych informacji. E, znaczy różnego rodzaju wiadomości, a się pozdrawiało, jak rozumiem, inną osobę, tak? Nie było tam żadnych innych jakichś obscenicznych treści. Nie, nie, nie. Po prostu pozdrawiały cię się Ole, czyli mhm. panią Ole, która dostawała mhm. te obsceniczne wiadomości. Mhm. Dobra, osobiste, tak mówię ad hoc, prawda? Aczkolwiek nie ukrywam, że żeby móc udzielić jednoznacznej odpowiedzi, musimy dokładnie zobaczyć, jak te wypowiedzi wyglądały. Mm -hmm. No i tutaj jeszcze uzupełnienie dla naszych słuchaczy i widzów, że ksiądz Andrzej Dębski, były rzecznik kurii w Białym Stoku, był znanym przeciwnikiem strajku kobiet. Był kapelanem Kiboli i był też twarzą szczucia na Marsz Równości w Białym Stoku i następującego po nim pogromu. Skończyło się to pobiciami, rzucaniem kamieniami, butelkami w osoby uczestniczące w Marszu Równości w Białym Stoku. Zapadły wyroki skazujące. No, ksiądz oczywiście był na tyle sprytny, że po prostu wezwał do obrony wiary i tradycji, nie powiedział nikomu, żeby wziął widły w ręce i, i, i zrobił komuś krzywdę, natomiast no, atmosfera mm, została wytworzona. Podobnie mm, wobec strajku kobiet. Mm, wtedy na, w archidiecezji białostockiej, której ksiądz Demski był rzecznikiem, pojawiało się porównywanie mm, kobiet protestujących przeciwko. Zakazowi embryopatologicznej y, aborcji do szatana. No dobrze. Tutaj zamknijmy wątek księdza Adamskiego i przejdźmy do tego, czym się zajmujesz, czyli do tego, że jesteś obrońcą heretyków. A gdy mówię, że jesteś obrońcą heretyków, to mam na myśli to, że bronisz osób oskarżonych o obrazy uczuć religijnych. I teraz, dlaczego wkładam to do tego programu? Dlatego, że y, mamy w kraju mnóstwo bardzo. Dziwnych procesów o bardzo trywialne kwestie, które w porównaniu do sprawy księdza Dębskiego są niczym. I na przykład mężczyznę, który jest ścigany przez prokuraturę za to, że nie zdjął czapki w świątyni. To jest chyba moja ulubiona sprawa, który został zresztą potem pobity przez księdza z tej świątyni za to. I teraz to ten mężczyzna jest ścigany, nie, nie, nie ksiądz. Czy mógłbyś trochę opowiedzieć, jakimi, jakie sprawy monitorujesz, jakie, jakiego rodzaju Procesy obserwujesz. Może no, rozpoczniemy od tej sprawy e, z czapką w kościele, bo to rzeczywiście jest kuriozalne postępowanie. E, ja się jeszcze nigdy nie spotkałem z taką sytuacją, żeby ktoś kwalifikował wejście do kościoła w czapce jako potencjalne przestępstwo. No, unikalne na skalę krajową, unikalne w 100%. To miało miejsce w kłodku, prawda? E, i oprócz wejścia do Kościoła w Czapsa, tam jeszcze było wskazane, że ta osoba dopuściła się szarpania księdza, wysypania szarpania szat liturgicznych, wysypania opłatków i ich deptania. Więc tam było troszeczkę więcej tego, prawda? No i oczywiście ataku na Księdza. Więc tak właściwie, jeżeli byśmy dokładnie mówili o tej sprawie, jako po prostu sprawie wejścia do Kościoła w Czapsa, tam tych, tych, tego, ten zarzut dotyczył większej ilości czynów. Sprawa była prowadzona przez pewien czas w sądzie rejonowym w Kłocku. Zapadło orzeczenie uniewinniające. Ja w tej sprawie występowałem jako uniewinniające kogo? Uniewiniające. Tutaj doprecyzujmy. Oczywiście, nie, no, bo tutaj obstepanie było prowadzone wobec tej osoby, która weszła do kościoła w czapce, tak więc to, to oczywiście to jest, to, jest, to jest ten wątek. Bo to w ogóle to zdarzenie, to ta cała jak tu było określone, to to było zdarzenie, które miało yy, różne potencjalne przyjęte kwalifikacje prawne. Ja bym tutaj skupił się na tej kwestii obrazu uczuć religijnych, bo to było wyodrębnione postępowanie karne prowadzone przeciwko tej osobie, która weszła do kościoła w czapce, co miało stanowić znieważenie miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. To może przypomnę, że to no przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do dwóch lat. Czyli drodzy panowie, którzy nas słuchacie, oglądacie, bo tutaj zaznaczmy, że tutaj to jest przestępstwo płciowe, czyli kobieta wchodząc w czapce go nie popełnia, jeżeli rozumiem, wchodząc do katolickiej świątyni, a mężczyzna je popełnia, jest, robiąc dokładnie to samo. Jest yy, dokładnie tak, przy czym kobieta musi wejść do kościoła w czapce, chyba że jest tutaj, cytuję, ostrzeżona, o, ostrzeżona bądź ogolona. Tak jest napisane. Jeszcze raz? Ostrzyżona bądź ogolona. Zaraz, 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 Kobieta musi wejść, musi wejść w czapce do kościoła. Mm -hmm. Mm -hmm. Tego nie słyszałam. Chyba, słyszałem. że jest ostrzyżona bądź ogolona. Dokładnie tak. Jest z świętego Pawa do już Do końca nie pamiętam numer jak najbardziej tak. E, w każdym razie, drodzy panowie, <śmiech> słuchający <śmiech> lub oglądający ten podcast, nie wchodźcie w czapce do kościoła, bo grozi wam, ile więzienia? Do dwóch lat pozbawienia. Do wolności. dwóch lat więzienia. Za to, że macie czapkę wchodząc do świątyni katolickiej. Więc pamiętajcie. Okej, okay, czyli ten, ten mężczyzna, jak rozumiem, został uniewinniony tutaj. Mm -hmm. W tym momencie jest tak, że tam pokrzywdzony był ten ksiądz, który właśnie, któremu właśnie jego szaty miały być szarpane, on miał być zaś ofiarą ataku, i te opłatki miały być wysypane na ziemi i podeptane, w rach, oczywiście, w trakcie tego zdarzenia. On był też pokrzywdzony w tej sprawie, działał jako oskarżaciel posiłkowy, czyli oznacza, że mógł skarżyć, po prostu działał jako strona w procesie, prawda? Czyli zmierzał do ukarania sprawcy za przestępstwo. Wyrok uniewinniący zapadł już jakiś czas temu i niedawno została jej apelacja, ale co ciekawe, apelację złożył nie pełnomocnik księdza czy też sam ksiądz, ale apelację złożyła prokuratura i tylko wyłącznie. Aha, czyli nasz pan minister prokurator Zbigniew Ziobro swoim długim ramieniem stwierdził, że okej, okay, nie podoba mu się, że facet został uniewinniony za wejście w czapce do kościoła, więc trzeba go jeszcze tutaj trochę pognębić i zobaczyć, czy nie da się go jeszcze skazać, tak? Ech. Niczego nie możemy wykluczyć, przy czym od razu mówię, że rozstrzygnięcie tej sprawy będzie miało miejsce niedługo, bo 4 sierpnia w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, który jest sądem odwoławczym od Sądu rynowego w Kłodzku, gdzie zresztą będzie rozpatrywana ta apelacja prokuratorska. E, kryzalna apelacja, no, ale cóż mogę powiedzieć, no do się, absoluty absolutnie nie stanowi przestępstwa. E, no i zobaczymy, jakie rozstrzygnięcie zapadnie, przy czym nie ukrywam, że Jestem zaskoczony, że oskarżyciel publiczny, tak, czyli prokuratura, podmiot, który jest utrzymywany z naszych podatków, podmiot, który powinien zajmować się poważnymi sprawami, jednak angażuje swoje siły celem sporządzenia środka zaskarżenia w sprawie tak kuriozalnej i niepotrzebnej. Zresztą dodam jedną rzecz: ten akt oskarżenia, to, to jest bardziej kwestia prawnicza, ale był tak kiepsko napisany, był tak nielogicznie napisany, że to w ogóle sprawa w ogóle nie powinna marnować czasu sądu, jego wokandy. Był po prostu źle napisany z perspektywy technicznej. No ale cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mogę kopić parę argumentów, które właśnie miały przemawiać za tym, że ta osoba, że ten chłopak, miał się dopuścić tego przestępstwa. W ocenie oskarżyciela publicznego, czyli prokuratury, wejście do kościoła w stanowi wyrażenie pogardy na podstawie powszechnie przyjętych kryteriów społecznych. Jeżeli jest się mężczyzną. Oczywiście. Jest <laughs> przepis nam tutaj de facto w, 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 w konkluzji troszeczkę różnicuje tą sytuację prawną. Ale do czego zmierzam? Normy religijne w ocenie oskarżyciela publicznego, czyli prokuratury instytucji świeckiej. Determinują to, czy coś stanowi przestępstwo, czy nie. To jest kuriozum. No bo przecież różne religie mogą różne rzeczy uważać Zgadza za niedopuszczalne. Się. Zgadza się. I co więcej, mówię tutaj znieważeniem jest coś, co stanowi wyrażenie pogardy w powszechnym odbiorze społecznym. Czyli my, żeby ocenić, że jakieś zachowanie stanowi to wyrażenie pogardy, prawda? Tylko uczucie silnej niechęci połączonego z wyższością, my musimy sprawdzić, jak reaguje na to. Nasze społeczeństwo. Czyli ten odbiór musi być powszechny, coś musi być traktowane jako wyrażenie pogardy w ujęciu powszechnym. Czyli teraz... Pokażmy społeczeństwu mhm. mężczyznę w czapce i zapytajmy, czy to jest pogardliwe. Tak jest. Na potrzeby postępowania karnego prowadzonego w sprawach obrazu, uczuć religijnych, się konstruuje tak zwanego modelowego przeciętnego odbiorcę. czyli właśnie to, o czym tutaj mówiłaś, czyli po prostu sięgamy do naszego społeczeństwa i weryfikujemy, jak społeczeństwo na to reaguje, tak? Oczywiście ta reakcja społeczna może być w jakiś sposób uzależniona od norm społecznych, kulturowych, a to jest tak szalenie niebezpieczna teza, że normy religijne determinują odpowiedzialność karną. Bo to nam zrównuje w tym momencie prawnokarną ochronę uczuć religijnych z bluźnierstwem. My nie żyjemy w czasach, kiedy bluźnierstwo jest penalizowane, czy uznawane za przestępstwo. Dlatego nazywam cię obrońcą heretyków, bo de facto <laughs> przecież bluźnierstwo w Polsce jest, jest karane, ale teraz dopiero. Jakby dalsze konsekwencje do mnie dochodzą tutaj. To też apel do, do kobiet, które oglądają lub słuchają tego podcastu. Jeżeli nie chcecie być oskarżone, jeżeli chcecie uniknąć aktu oskarżenia o obrazu uczuć religijnych, a uczęszczacie do kościoła katolickiego, pamiętajcie, macie założyć czapkę. Musicie założyć czapkę, inaczej narażacie się na odpowiedzialność. A Karną. chyba, że są Ogolone bądź ostrzyżone, a to jest bardzo elastyczne, co bardzo elastyczne pojęcie, tak? Właśnie, chyba że jesteście ogolone lub ostrzyżone. Yy, ok. kuriozum Przejdźmy do jakiegoś następnego przypadku, bo zaraz się zafiksuje na tym i po prostu będzie koniec programu. To może taki, jeden z takich jeszcze też interesujących spraw, więc tą sprawę. Mamy teraz nasze sprawy karne o. Stęczową Matkę Boską, czyli Czarną, czarną Madonę Częstochowską z aureolą, która miała wskazywać w symbole społeczności LGBT. Mamy sprawę w Gdańsku, która nie jest jeszcze prawomocnie zakończona. To jest taka sprawa, gdzie jedna, jeden z uczestników Marszu Równości w Gdańsku w 2019 roku miał na sobie koszulkę właśnie z tą Matką Boską, Częstochowską, stńczową aureolą, która jadła banana. Dziesiątko Jezus miało przekazywać banana do ust Matce Boskiej. No i w tej sprawie oczywiście zaangażowany nasz ulubiony Instytut Kultury Prawnej Ordo Juris, który o, wspiera to, pokrzywdzonych. Tak. To przypominam, że to są autorzy projektu kompletnego zakazu aborcji, włącznie z karaniem kobiet za przerwanie niechcianej ciąży. Między innymi. Między innymi. No i to postępowanie było rzeczywiście, tam było bardzo wiele pokrzywdzonych. Zapadł wyroku niewinięcy. A tym też występowałem jako tak zwana strona społeczna, gdzie reprezentuje Instytut fundację Instytut Spraw Społecznych, gdzie my zajmujemy się w ogóle monitoringiem przestępstw skierowanych przeciwko osobom w związku z potencjalnym naruszeniem uczuć religijnych, czyli na tu to chodzi o artykuł 196 Kodeksu karnego. No i ogólnie rzecz biorąc, jakie były tam tezy osób pokrzywdzonych, że nie można, że jedzenie banana może sugerować konotacje seksualne. I ogólnie rzecz mówiąc, w takim dość dużym podsumowaniu I skrócie nie można, jeść w, nie można jeść banana w przestrzeni publicznej w taki sposób, który jest obsceniczny, no bo to się do tego sprowadzało. Bo w momencie, kiedy my uznajemy, że zestawienie tej e, Matki Boskiej Częstochowskiej, czy Czarnej Madonny, Stanczowo-Aurolo, ma charakter znieważący, to jest jedna kwestia. O tym będę też mówił, jak wrócimy do, jak będziemy mówili o sprawie płoskiej e, Ale jeśli chodzi o. Ten, to konkretne postępowanie, tutaj mieliśmy tego banana i ten banan był właśnie tym punktem zaczepienia oskarżyciela publicznego i oskarżycieli posiłkowych. Tak? Banan że ta... punktem zaczepienia, nie wierzę, że o tym rozmawiamy. Tak, jak najbardziej. I to jest taka ciekawa kwestia, bo też nawiązuje do tych protestów, które miały miejsce w 2019 roku, wedle mojej najlepszej pamięci, w związku z dziełami Natalii LL Al i Katarzyny Kozyry, prawda, sztuka konsumpcyjna. Gdzie właśnie banany były wykorzystywane na ten akt konsumpcji? Zresztą bardzo się dużo mówiło o patriarchalnym społeczeństwie, etc. etc. No i w tym przypadku, właśnie banan został sprowadzony do czegoś, co absolutnie ma się niejednoznacznie kojarzyć. Sąd wydał mierzący wyrok uniewinniający w ogóle uniewinił tego człowieka od zarzutu. Zresztą wskazano na to, że to był kuriozalny zarzut. Problem jest tej natury, że w tym postępowaniu, ja dobrze pamiętam, bo byłem obecny yy, na mowach końcowych, zresztą to się wygłosiłem, prokurator wnosił orzeczenie kary pozbawienia wolności w warunkowym zawieszeniu i wykonaniu. Więc w ogóle tutaj wnoszono potencjalną sankcję pozbawienia wolności, czyli o tak zwane więzienie. Proszę. Czyli do więzienia za t-shirt z tak Matką jest. Boską i bananem. Tak jest, jak najbardziej, więc Aha. to było dla mnie dość interesujące, bo powiem tak... Yy, no, sprawa obrazu uczyć religijnych to nie jest ta sankcja pozbawienia wolności. Zwyczaj ono się nie wnosi. Zwyczaj chodzi o jakieś symboliczne albo za zadośćuczynienie, chodzi o grzywne, ewentualnie ograniczenie wolności, czyli my to nazywamy w naszym takim odbiorze społecznym jako prace społeczne, prawda? To tutaj było rzeczywiście stanowisko takie, że kara pozbawienia wolności z dobrodziejstwem warunkowego zawieszenia i wykonania czyli tak zwane zawiasy. To się tak czyli ładnie mówisz, mówi. mówisz, że prokuratura była wyjątkowo surowa. Surowe. Wniosek był bardzo surowy. Ja byłem zaskoczony na sali sądowej, powiem szczerze. Tym bardziej, że materiał dowodowy zebrany w sprawie, przynajmniej w mojej ocenie, zresztą później tę ocenę podzielił sąd, który rozstrzygał to postępowanie, kompletnie nie wskazywał na jakikolwiek sprawę czynu powodzeniem zabronionego. Zresztą oprócz tej właśnie tęczowej aureoli, która miała mieć charakter znieważający. A... No ale jak, to jest symbol dumy, to jest symbol równouprawnienia, to jest, to jest symbol miłości. miłości. Dokładnie, to jest symbol miłości, równouprawnienia, afirmacji, różnorodności. Powiem że to wreszcie symbol w jakiś sam sposób skorelowany z prawami człowieka i demokracją. W jakimś tam zakresie. To jest uniwersalny symbol występujący w wcześniej, dosłownie wszędzie. Patrzę I... na klapę Twojej marynarki, Aha, masz oczywiście. tutaj tęczowe serce. Mhm. Raczej nie, przy, nie przypinałbyś sobie symbolu, który by cię poniżał i Ale, degradował. Oczywiście. Zresztą nawet na sali sądowej. Ja wspominałem wielokrotnie, że jeżeli uznamy, że zestawienie właśnie tej tęczowej kolorystyki może mieć charakter znieważający, to by oznaczało, że jeżeli na przykład przerobimy portret, załóżmy miłościwie, nam panującego prezydenta, Andrzeja dudy, z tęczowym krawatem, to potencjalnie znieważyliśmy głowę państwa to jest kuriozalne stanowisko. A ja bym się tutaj dopatrywała znieważenia y, pięknego symbolu. Symbole w takim zakresie nie podlegały ochronie. No stety, niestety. niestety. Ale tak, to jest, jest wyroku niewiniący. Czekamy na wyznaczenie terminu do rozpoznania apelacji. Wiem, że wpłynęła apelacja prokuratorska. Nie wiem jeszcze nic o apelacjach ze strony oskarżycieli posiłkowych, które są reprezentowani przez właśnie Instytut Kultury Prawnej Ordu Juris, przez prawników i prawniczki z Ordu Juris, więc zobaczymy, co ciekawego Instytut będzie. To Instytut zdziesiątkowany przez aferę seksualną, tak, by the way. Natomiast wszystko zgodnie z prawem. Rzeczy były nieetyczne, niezgodne z ideologią głoszoną przez organizację, ale nikt chyba prawa nie złamał. Powiem szczerze, mam takie taki zwyczaje, że nie wypowiadam się odnośnie kwestii prywatnych, a tutaj ewidentnie mieliśmy do z jakimiś kwestiami prywatnymi. Jedno jest pewne: rzeczywiście, aktywność w ostatnimi czasy e, Instytutu Kultury Prawnej, Ord w sprawach obrazu, uczuć ja aby tak trochę zmalała, więc to też jest takie dla mnie, taka dla mnie pewna obserwacja. E, aczkolwiek nie ugrywam, jakiś czas temu przecież kwestia radiomaria, prawda, że niby tutaj bluźnierczy spektakl w dalszym powszechnym. Wiesz co, no, kwestie prywatne kwestiami prywatnymi. Jeżeli ktoś wchodzi komuś do łóżka, do gabinetu ginekologicznego i zagląda, gdzie można, to sorry, ale ja prywatności takiej osoby nie uznaję. To znaczy wet za wet, tak? Mm -hmm. Sorry, to, to działa w obie strony. A rozumiem to stanowisko jak najbardziej. Zresztą wykazywanie hipokryzji pewnych instytucji, które dość mocno polaryzują nasze społeczeństwo i wypowiada takie dość jednoznaczne stanowiska, no jednak jest dość oczywista. No, ale to już nie jest chyba temat. To jest temat na kolejną rozmowę. Dlatego chyba zresztą ta sprawa księdza dębskiego jest tak oburzająca, bo oprócz, oprócz tego, że wysyłał wulgarne wiadomości mhm. obcym kobietom, mhm. to jeszcze jego jednak funkcja, jego zawód też ma tutaj znaczenie. Jako osoba, która mówi innym, jak żyć i która funkcja mówi. Funkcja publiczna. Jak bardzo trzeba tutaj się powściągnąć, jeżeli chodzi mhm. o życie seksualne i tak dalej, robi coś takiego. Znaczy, tutaj dodam jedną rzecz. Ja w postępowaniach karnych, gdzie. Osobami pokrzywdzonymi są właśnie przedstawiciele Kościoła katolickiego, tych struktur kościelnych, jeśli chodzi o sprawę obrazu uczuć religijnych. Ja zawsze staram się argumentować, że, masz na względzie tę jednak opiniotwórczą rolę Kościoła, to, że Kościół bierze udział w tej debacie publicznej, potrafi powiedzieć coś o tęczowej zarazie, o jakiejś ideologii, gender, LGBT, no to musi mieć grubszą skórę. Bo w momencie, kiedy my zajmujemy takie dzielące społeczeństwo stanowisko, my musimy spodziewać się z reakcją. I to nie może być tak, że organizacja, która jest tak potężna, ma tak determinujący wpływ na życie, życie publiczne, wypowiada się w kwestiach politycznych, wypowiada się w kwestiach prawnych, ma bardzo konkretną aksjologię, konkretne poglądy, które nie są podzielane przez sporo część społeczeństwa, no to w takim przypadku to się nazywa koncepcja grubszej skóry, czyli muszą być bardziej uodpornieni na krytykę, czyli w momencie, kiedy Piszesz coś publicznie, zajmujesz głos w debacie publicznej, musisz być świadom, bądź świadoma tego, że to może się spotkać z reakcją. I im bardziej polaryzujący, czy ten zero-jedynkowy ten głos, tym ta reakcja może być odpowiednio ostrzejsza. Zresztą wiele tych postępowań karnych w sprawach o obrazu uczuć religijnych to była właśnie reakcja na bardzo różne akcje. No jeśli chodzi o kwestię tą Gdańską, jeszcze powrócę do tego wątku, no to wiadomo, że tutaj chodzi przede wszystkim o stosunek kościoła katolickiego do społeczności LGBT, stąd to zestawienie e, tęczowej Oli jeśli chodzi o ten no to to akurat była kwestia cenzury, prawda? sztuki, ale jednak mimo wszystko większość tych spraw, obrazu, uczuć religijnych, tych, których ja występuję, to są w jakiś sposób skorelowane właśnie z tym udziałem w debacie publicznej. I tutaj akurat no, kwestia stanowiska Kościoła katolickiego do no, społeczności LGBT, no, jest, wydaje się przedmiotem debaty, prawda, ożywionej debaty w naszym społeczeństwie. To jest Stosunek niejednoznaczny, tudzież bardzo negatywny, w zależności od stanowiska. Zresztą ta kwestia była bardzo mocno rozpatrywana w sprawie płockiej, prawda? Gdzie tutaj występowałem jako przedstawiciel Stowarzyszenia Kampanii Przeciw Homofobii. To była ta sprawa, chyba najgłośniejsza obraza uczuć religijnych. Chodziło tutaj o tę akcję z, nale, z tymi nalepkami, z czarną madonną, stęczowo aureolą w płocku. Ojku, to postępowanie też powiem szczerze było od wieloma względami interesujące. Na jakim etapie to jest? Bo z tego co wiem, kobiety zostały uniewinnione. Prawo mocniej uniewinnione. Zresztą. Yy... I to jest koniec? Nie, absolutnie nie. Nic z tych rzeczy yy, powiem tak. Yy... Wywiedzione zostały nadzwyczajne środki zaskarżenia, czyli kasacje od tych orzeczeń. E, kasacje, Tłumacząc na polski, interweniował Ziobro. E, ale też i osoby pokrzywdzone, i oskarżyciele posiłkowi, którzy tutaj poczuli, że rozstrzygnięcie sądu okręgowego było jednak nietrafne. No i w tym przypadku będzie to rozpatrywał Sąd Najwyższy. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, ponieważ być może, jeżeli te kasacje będą naprawdę słabe, to sąd je uzna za oczywiście bezzasadne i po prostu odrzuci, zanim dojdzie do ich faktycznego merytorycznego rozpoznania. To jest możliwe. Ale też zobaczymy. Tutaj nie wykluczam sytuacji, że spotkam się tutaj e, oczywiście po raz kolejny zarówno z osobami e, podsądnymi, czyli dziewczynami właśnie z tej Akcji Płockiej, jak także z być może z Kajogodek, e, która przecież poczuła się pokrzywdzona tym e, niesłym czynem i z księdzem Łepkowskim w Sądzie Najwyższym. Aczkolwiek raczej spodziewam się, że spotkam prawników z urodu juristów, którzy po raz kolejny będą wskazywali, iż określone zachowanie, które jest sprzeczne z normami religijnymi jednej konkretnej religii jest źródłem odpowiedzialności karnej. To już naprawdę słyszę to wielokrotnie, już nie mogę tego słuchać. A wiesz, co mnie fascynuje w tym, co opowiadasz? Jest przecież mnóstwo religii. Ja wiem, mm -hmm. że w Polsce jest jedyna słuszna, dominująca, to jest kościół katolicki i mm -hmm. jego wyznanie. Ale przecież nawet w Polsce są kościoły protestanckie, są muzułmanie, są różnego rodzaju mniejszościowe odłamy chrześcijaństwa. Na pewno są jeszcze inne religie i jakoś nie słyszę o procesach obrazu uczuć religijnych wyznawców tych innych religii, czy to, jest to że to się nie przebija, czy po prostu tego nie ma? Powiem tak. Słyszałem o dwóch sprawach, tylko nie wiem, na jakim etapie one są, czy też nie zostały w jakikolwiek sposób zakończone. Pierwsza sprawa to była sprawa spalenia jakiegoś pomnika rodzimowierców w ramach jakiegoś aktu religijnego, jeśli chodzi o kościół katolicki. To była sprawa, którą dawno, dawno temu czytałem w jakiejś książce. I z tego co pamiętam, to zapadło postanowienie prokuratorskie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, wskazując, że to nie stanowiło znanego przestępstwa obrazu uczuć A, religijnych. A przecież to nie jest t-shirt z bananem. I kolejna rzecz, czyli mm -hmm. kwestia obrzucenia e, mięsem e, jakiegoś budynku religijnego, teraz nie to pamiętam. To chyba była wieprzowina, wieprzowina i chodzi o tak o Chodziło o mecz, dziękuję wszystkim. I, I to jest, ta, nie wiem na jakim ona jest etapie, nie wiem czy ona już nie mocy zakończona, ale o tej, o tej sytuacji słyszałem. A jeśli chodzi o kwestie właśnie tych Czyli pamiętasz dwie? Dwie pamiętam, a innych po prostu powiem że kompletnie nie słyszałem. Mhm. A ja tutaj bym chciała jeszcze wrócić do tego księdza Dębskiego, mhm. bo on tutaj właśnie zapowiadał wulgarnymi słowami: poczekaj, będziesz pierwszą kobietą w historii, wyruchaną w gabinecie Metropolity Białostockiego. Czy te wszystkie rzeczy, czy one się kwalifikują, podpadają pod obrazy uczuć religijnych, czy nie? Nie, kompletnie nie. Obraza uczuć religijnych, to jest zaś wbrew pozorom, to jest krótki przepis w kodeksie karnym, ale jest napisane w taki sposób, że taki przeciętny odbiorca, który chwyci kodeks karny, otworzy, przeczyta ten artykuł 186 i nic z niego nie będzie rozumiał. To jest największy problem tego przepisu. Z obrazu uczuć religijnych możemy mieć do czynienia w dwóch przypadkach. Kiedy mieliśmy do czynienia ze znieważeniem przedmiotu czci religijnej, co miało, musiało mieć miejsce publicznie. Aby... Czyli na przykład krzyża, albo na jakieś przyk... figurki jakiegoś świętego. O, to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa kwestia. No jest pytanie, kto jest przedmiotem, kto jest podmiotem? Czy na przykład Jan Paweł II jest przedmiotem kultu i czci religijnej sprawa Jasia kapeli. A możemy przyjąć, że to po prostu Karol Wojtyła, który dla niektórych jest papieżem i świętym, a dla reszty populacji jest po prostu karolem Wojtyła? O tym, co jest przemotem kultu i czci religijnej, decydują o kanonę danej wiary. I to trzeba mieć na względzie. Czyli znowu religia sobie definiuje... Oczywiście, że tak. Przy czym, oczywiście dlatego to jest taki problematyczny przepis, przy czym no siło rzeczy osoby duchowne są wyłączone spod tej ochrony prawnokarnej. I to są akurat dominujące poglądy, w do których nie znam tylko jeden pogląd przeciwny, który wskazuje, że... Czyli jak że powiesz, ksiądz X jest głupi, albo ksiądz Y, nie wiem, co, prowadzi fatalne nabożeństwa... Mhm. No, to stym, nie podpadasz pod obrazu uczuć religijne. Z na fatalem nabożeństwem to sądzę, że absolutnie nic by się z tego nie zdarzyło. To jest raczej kwestia wolności wyrażania poglądów. Tutaj nie widzę Aha. jakiejkolwiek sankcji potencjalnej przez tę wykroczenie. Jeśli chodzi o tę kwestię kwestie pierwszą, prawda, no to siłą rzeczy to najwyżej ochrona na polu Normalna ochrona albo, cywilna, do, do, prawda? Dóbr albo karna. Dwisiesz w kodeksu karnego potencjalnie, właśnie uczucia osobiste. religijne. kompletnie, Czyli y -y -y. znieważenie przemotu kultu y -y -y. Uczuć religijnej, publiczne, albo miejsca przyznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych na przykład kościół. Na przykład Kościół. I dopiero jedno z tych dwóch, albo one razem mogą prowadzić do wywołania stanu obrazy uczuć religijnych u więcej niż jednej osoby. Bo to jest też jest ciekawostka, ten przepis nie chroni pojedynczą osobę. Muszę być co najmniej wie. Czyli w naszym 38-milionowym kraju muszą się znaleźć przynajmniej dwie osoby urażone tak. daną rzeczą religijnie. Konkretną rzeczą, dokładnie. Która ta rzecz była no, albo, albo miała formę znieważenia, publicznego znieważenia przymiotu czci religijnej, albo właśnie znieważenia miejsca, prawda? Więc siłą rzeczy to nie jest wyrażone, takie proste do wykazania. Bo jakbyśmy na to spojrzeli w takiej perspektywie, no to co jest po pierwsze przedmiotem czci religijnej, no to sięgamy do kanonów danej wiary. Musimy odróżnić przedmiot od podmiotu. I tutaj doktryna prawa karnego jest bardzo podzielona. Bo niektórzy wskazują, że chodzi włącznie o przemysł materialny. Krzyż, posąg, yy, obraz, prawda? I nie mówią, że również chodzi, chroni mi tutaj podmiot kultu. Tylko, że w tym momencie, jeżeli przyjmiemy pogląd, że chronimy podmiot kultu, no to czynimy tutaj nic innego jak, jak, jak penalizację bluźnierstwa. Zaraz, zaraz. Czyli mówisz, że według jednej z interpretacji obrazą religijną może być na przykład. Obrażenie Boga. Obrażenie. Ale którego? Przecież każdy ma. Z... Każda to, religia ma a, swojego. A to, to już jest inna kwestia co trzeba by wykazać, że chodzi o tego konkretnego, tak, ale chodzi o co właśnie. Chodzi a ten drobny hmm? fakt, że nikt nigdy nie udowodnił, że Bóg istnieje, to jakiejś mitologii tutaj bronimy? Bo my tutaj niby chronimy, właśnie, niby w założeniu racjonalnego ustawodawcy, my chronimy uczucia religijne, które przysługują każdej osobie a wierzącej. co z Uczuciami i, i co z rozsądkiem? Gdzie jest obrona zdrowego rozsądku? Gdzie jest obrona racjonalizmu? Dlaczego ktoś ma być skazany w, w imię obrony jakiegoś nieistniejącego bytu? Nasz racjonalny ustawodawca przyjął, że po pierwsze, ten artykuł 196 kodeksu karnego chroni wyłącznie uczucie religijne, czyli nie chroni osób niewierzących. Też musimy mieć to na względzie i to i taką wykładnię, taką, czyli taką interpretację tego przepisu potwierdził Trybunał Konstytucyjny, który przyjął, że osoby to jeszcze za profesora Rzeplińskiego tak? Nie pamiętam, Dobrze pamiętam. Laureata medalu od papieża? Mhm. Chyba tak, bo to, było to bo to była sprawa, która trafiła na wokandę Trybunału Konstytucyjnego. To była końcówka e... rządów POPSL, mi się wydaje. W związku ze sprawą Doroty Rabczewskiej. to było pokłosie tej Znane sprawy. Znanej jako Doda. i także jako Doda. Chodziło o, tutaj o pewne komentarze pod adresem autorów Biblii, wedle mojej pamięci najlepszej. Co to było? Cytuję upaleni ziołem, coś tak. takiego. Tak, chyba napruci winem coś takiego. Napróciwinem, tak, winem. Mm. coś takiego. W ogóle tam grzywna była orzeczona, więc ona stała za, za winą przestępstwa, jak najbardziej. No i ta sprawa finalnie właśnie wylądowała na awokadzie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że ten przepis jest zgodny z Konstytucją, co jest dla mnie zaskakujące, no ale jest co jest. No i właśnie też Trybunał Konstytucyjny wskazał, że tutaj no przecież ten przepis chroni tylko osoby wierzące. Ja też tego do końca nie rozumiem, bo założenie jest takie. Prawo jest równe, Prawo, prawo chroni, powinno chronić każdego za sposób, w założeniu równy. A w momencie, kiedy my uzależniamy ochronę pra prawnokarną, w szczególności prawnokarną, od tego, jaki światopogląd wyznajemy. To jest to bardzo dziwne podejście ze strony naszego ustawodawcy. Z jednej strony bardzo dziwne, a z drugiej bardzo logiczne. No, są y, obywatele lepszego sortu i gorszego sortu. Ateistki i ateiści to ten gorszy sort. My nie mamy takich Ja się tutaj wyekskulpowałem. E, Osoby o światopoglądzie ateistycznym, e, bądź też agnostycznym. to nie podlega ochronie prawnej, jak gruncie 196 Kodeksu Karnego. I tutaj jeszcze nawiązywałeś do tej racjonalności, ochronie racjonalności. Ona się pojawia, bo w momencie, kiedy. Określone zachowanie, które ma stanowić przestępstwo obrazy uczuć religijnych, jest tutaj interpretowane jako potencjalne znieważenie, prawda? Przemiotu kultu i czci religijnej albo tego miejsca, co ma spodać obrazy uczuć religijnych, no to jeżeli do tego znieważenie miało dojść w związku z udziałem w debacie publicznej, bo wszystkie te sprawy, o których mówiłem, to jest w jakiś sposób. Może oprócz tej czapki w kościele, ale sprawy wszystkie tęczowych, matych boskich, ten, no to, to są wszystko sprawy związane z udziałem w debacie publicznej. Siłą rzeczy. W takim przypadku. Tutaj nawet orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nam mówi jasno, że państwo powinno ingerować w wolność wyrażania poglądów tylko w przypadku, kiedy mamy do czynienia z nawoływaniem do nienawiści, z podżeganiem do przemocy, z mową nienawiści. Mamy dwie głośne sprawy. Pussy Riot i koncert, prawda, w cerkwi oraz sprawa Sekman Jellycelty Lipczy w Kolitwie, czyli rekl reklama Jezusa i Matki Boskiej w dżinsach banan jeansy, naprawdę, chyba trzeba jakąś listę zacząć robić. Tam 100 osób w tej sprawie litewskiej poczuło się obrażonych. Ta sprawa się Jeansami. Jeansami na Jezusie. Mhm. Tak patrzę na swoją koszulę teraz, udającą jeans, i <grym> zastanawiam się, <grym> czy ktoś <grym> oglądający to poczuje się obrażony. Mam nadzieję, że nie. E... Okej, okay, to w takim razie na koniec zapytam Cię o pewien projekt ustawy, mm. który się pojawił. Poselski projekt ustawy właśnie o obrazie uczuć religijnych. To był projekt ziobrystów, czyli naszego pana ministra i prokuratora generalnego w jednym, um, który miał zaostrzyć kary za, za tak zwaną obrazę uczuć religijnych. I co się z nim dzieje teraz? Jaki jest stan? Czy to, czy to jest procedowane? Czy Sejm się tym zajmuje, czy nie zajmuje? Czy wyrzucono to do kosza? Co. Czyli nie słyszałem o tym, że wrzucono go do kosza. Zresztą ja lubię nazywać już ten projekt w ten sposób, że to jest projekt tak kiepski, że nawet PIS go nie chce. No, Okej, okay, doceniam, doceniam ironię tego, tej rekomendacji. Mhm. Przepij, znaczy, ten projekt, który został wniesiony, z tego co pamiętam, 11 kwietnia bieżącego roku. On z tego aprobatę nie zyskał aprobaty ze strony prawa i sprawiedliwości, więc też sobie radośnie leży i czeka na dalsze procedowanie. Ale słyszałem o tym, że posłowie Solidarnej Polski rozpoczęli tutaj zbieranie podpisów pod inicjatywą obywatelską, czyli w tym przypadku muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, żeby potraktować ten projekt jako projekt obywatelski. Podobnym projektem obywatelskim był projekt przecież Fundacji Pro Prawo do Życia w zakresie zakazu marszów w równości. Zobaczymy, co w tym się będzie działo. Przy czym nie spodziewam się, że nawet jeżeli zmieniona zostanie tutaj forma tego projektu, że on będzie dalej procedowany. Nie spodziewam się absolutnie. Zebranie 100 tysięcy podpisów jest problematyczne. Tym problematyczne? Bardziej. Serio? Wystarczy się ustawić pod każdym kościołem zbiorą w 3 sekundy? No, Zbieranie z tego, co pamiętam, tych podpisów pod projektem w zakresie zakazu marszów równości też troszkę czasu trwało mimo wszystko. Na tym zobaczymy, czy dalej będzie faktycznie taka potrzeba i interes polityczny w zbieraniu podpisów pod tymże projektem. Już pomijając to, że ten projekt faktycznie, on dobrze mówi, zaostrza odpowiedzialność. No kanału. właśnie, powiedz tak kilkoma zdaniami, mhm. tak żeby. Nasz widz i mhm. e, słuchaczka, którzy nie są prawnikami zrozumieli, co to by zmieniło? Za co można byłoby pójść siedzieć, gdyby to prawo postulowane po, przez ziobrystów e, stało się faktem? Za to samo i więcej, tak mógłbym powiedzieć, bo po pierwsze, jak mieliśmy nasz poprzedni przepis o obrazie uczuć religijnych, to w ogóle ta obraza uczuć religijnych wylatuje z tego przepisu. I wystarczające do przypisania odpowiedzialności karnej, czyli uznania jakiegoś nowego zachowanie za przestępstwo, będzie przyjęcie, że ktoś się dopuścił publicznego znieważenia e, przy kultu i religijnej albo miejsca przyznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, i tutaj nam kara zostaje ta sama. Dodatkowo, jeżeli do tego znieważamy miało w trakcie jakichś tam czynności religijnych, czy na przykład nabożeństwa, to ta kara pozbawienia wolności jest surowsza bez do lat trzech, czyli w tym przypadku mamy surowszą odpowiedzialność karną. Jeśli chodzi o kwestie, dawniej mieliśmy taki przepis z artykułu 195 kodeksu karnego, czyli aktualnie obowiązujący, czyli złośliwe przeszkodzanie w wykonywaniu aktu religijnego, no to w tym przypadku to, to sformułowanie złośliwie odpada, co nam poszerza po prostu krąg penalizacji tych zachowań. czyli nie musimy wykazać, że ktoś działał złośliwie, żeby, żeby przypisać komuś odpowiedzialność karą za przeszkadzanie wykonywaniu aktu religijnego. Ono było to przeznaczone, było zagrożone karą, karami alternatywnymi grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do dwóch lat. Teraz będzie tak, że jeżeli to, takie, to przeszkadzanie doprowadziło do przerwania wykonywania jakiejś tam czynności religijnej, no to w tym przypadku kara pozbawienia wolności będzie wynosiła chociażby właśnie 3 lata. No i nam dochodzi nowa rzecz, czyli, to jest moje ulubione, lżenie i wyszydzanie kościoła dogmatów. To jest piękne sformułowanie, lżenie i wyszydzanie, prawda? Oni argumentowali w tym projekcie, że lżenie i wyszydzanie jest łatwiej interpretowane niż znieważenie. No. Lżenie dogmatów? Lżenie jak... dogmatów i kościoła. Czy, jak na przykład powiem, że dogmat o nieomylności papieża jest kretyński, to wtedy już mogą mnie wsadzić za tak. to? Tak. Mhm, tak. Świetnie. Jak najbardziej. Rozumiem, że za memy z papieżem, papaje, kubki z jakimiś różnymi um, scenkami z papieżem też można. To byłaby ciekawa jeść. sprawa w sądzie. Nie jestem w stanie wykluczyć, że tutaj oskarżyciel mhm. publiczny, bo jakieś osoby pokrzywdzone potraktowałby to jako przestępstwo. To byłaby bardzo ciekawa sprawa. Nie ukrywam, bo byłaby dość podobna do tej sprawy litewskiej, prawda, z reklamą jeansów, prawda? Bo to byłaby taka jakaś tam działalność komercyjna. Emisja żywotu Briana, Monty Pythona. A na temat żywotu Brana, to już była dość długa dyskusja jakiś czas temu, to pamiętam, ale to się finalnie chyba nie skończyło w żaden jakiś taki złośliwy sposób. Za to czy przestępny sposób, za to skandale Flint, tak? Na tej zasadzie te plakaty miały obrażać uczucia, ale i no Czyli generalnie to byłby paragraf na to, żeby móc wsadzić każdego do więzienia. <laughs> każdego, kto w sposób. Uznawany przez prokuraturę, bądź pokrzywdzonych za obelżywy, krytykuje coś, co jest na przykład właśnie dogmatem, kościołem. Waż, bardzo ważne, odnośnie tej kwestii, jeszcze jedno zdanie dodam. To, to lżenie i wyszyzanie tego kościoła, czy dogmatów, tylko tego kościoła uregulowanej sytuacji prawnej. Czyli na przykład te związki, które nie mają jakiegoś uregulowanego statusu prawnego w Polsce, kościoła potwara potwora spaghetti, są wyłączone spod tej ochrony prawnokarnej. Czyli spaghettiści niestety nie, nie, nie byliby chronieni. Nie. nie byliby. Czyli znowu są równi i równiejsi. No oczywiście mitologie warte ochrony i niewarte ochrony. Okej, okay. zobaczymy jak pójdzie z obrystą zbieranie podpisów. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Jeszcze raz na koniec przypomnienie, panowie, nie wolno wam nosić czapki, jeżeli wchodzicie do świątyni katolickiej. Panie, musicie ją mieć, jeżeli nie chcecie być oskarżeni o obrazy uczuć religijnych. Naszym gościem był Marcin Paweł Jakowiecki, adwokat obrońca heretyków. Dziękuję. Dziękuję. A państwa zapraszam za tydzień na kolejny podcast Polityka do na temat. Do zobaczenia.